Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, by nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Pewnie powstał nie jeden porządny doktorat na temat tej przypowieści z Biblii. Pewnie na uczelniach, czy w Rzymie, czy w Jerozolimie są najsłynniejsze wydziały biblijne. Pochylano się nad wieloma tłumaczeniami, żeby zrozumieć, o co chodziło Panu Jezusowi, co chciał powiedzieć tą przypowieścią. Prosta sprawa. Dla mnie, jak dzisiaj się zastanawiałem nad treścią kazania wieczornego, pomyślałem sobie, to też się wiąże z mszą za ojczyznę, bo to jest takie nasze też polskie. Pewnie nie tylko, ale jest, jak my innym wszystkiego potrafimy zazdrościć. To jest zazdrość. O zazdrości. Ci, którzy byli pierwsi w tej winnicy, zazdroszczą tamtym, że dostali też denara. To o to chodzi. Nie cieszą się ze swojego, z którego no też powinni się cieszyć. Nie cieszą się z tego, że otrzymali zapłatę uczciwą, na którą się umówili, na którą się zgodzili z samego rana. Tylko są zazdrośni, że tamci zostali z nimi zrównani. Zazdrość, dobrze wiecie, bracia i siostry, to jest jeden z tych siedmiu grzechów głównych. Zazdrość, święty Tomasz pisze, że żaden z tych grzechów głównych nie występuje w pojedynkę, tylko od razu zaprasza w swój jakiś okrąg pozostałe grzechy, szczególnie główne. One się łączą i powiemy, że zaraz zazdrością bardzo szybko w parze idzie pycha. Zazdrością idzie obmowa, grzechy przeciwko prawdzie właśnie, kłamstwa na temat innych, żeby oczernić w innych oczach. Teraz, kiedy też jesteśmy świadkami kampanii wyborczej w naszym kraju, mówiąc szczerze, staram się przełączać od razu kanał, jak widzę, że jest jakiś polityczny temat, bo moja babcia zawsze mówiła, że politycy wszyscy kłamią, że nie wolno ich słuchać, nie miała racji. Ale właśnie my się przyzwyczailiśmy do tego, że no właśnie my z zazdrości potrafimy zniszczyć człowieka. I jest to coraz bardziej powszechne w naszej ojczyźnie. Z czego to wynika? Ci z was, którzy chodzą w tygodniu na mszę, bądź przynajmniej rozważają Słowo Boże, to wiedzą, że mieliśmy podobne tematy w tygodniu, które właśnie nam mówiło o przywiązaniu do pieniądza, o tym, jak bardzo ta mamona może być Bogiem dla wielu ludzi. I rzeczywiście Bogiem mogą być różne dobra doczesne, sława, bycie celebrytą, dobre jakieś pozycje społeczne. Bycie nawet politykiem, to może właśnie to być cel przede wszystkim, nie? Żeby rządzić, władza rządzenia, żeby kreować opinię publiczną, jakże jest duża pokusa, żeby to ode mnie zależało, co ludzie będą myśleli. No i niektórzy
bawią się w większych czy mniejszych bogów i narzucają nam pewne jakieś trendy, a my tym pędem owczym przyjmujemy czasem bezwiednie pewne rzeczy. Lubimy zazdrościć ludziom przeróżnych rzeczy. To straszny grzech, który powoduje, że człowiek zasklepia się w samym sobie, że człowiek staje się taki zniewolony przez samego siebie, że nie jest w stanie dostrzec drugiego człowieka. A ileż jest sposobów, ile jest możliwości każdego dnia, żeby tego drugiego człowieka dostrzec. Błogosławiony ksiądz Jerzy, który nie przeżył zbyt wielu lat na ziemi, przecież w niejednym swoim kazaniu właśnie uczył zło dobrem zwyciężać. Znamy te słowa, jak się wychodzi z muzeum, są już przy wyjściu, które symbolizuje przejście do chwały ołtarzy księdza Jerzego, wyjście z muzeum. Na pewno wszyscy byliście. Kto nie był, to do odrobienia praca domowa. No właśnie to, o co nam chodzi przede wszystkim w tym życiu. To, co pisze święty Paweł, kiedy pisze do Filipian, nie wiem, czy wiecie, on pisze w więzieniu. W domowym więzieniu Paweł przebywa wówczas, kiedy ten list powstaje. I uwaga, Paweł, to jest jeden z ostatnich, nie ostatni jego list, ale jeden z ostatnich. On się żegna ze światem. On przygotowuje Kościół, bo jest już podeszły w wieku i czuje, że ma pewne choroby, doskwiera mu pewnie i samotność. No i w tak zwanych tych okowach, kajdanach, w domowym więzieniu strzeżony przez żołnierzy dzień i noc siedzi i pisze. Czy to przez życie, czy to przez śmierć, niech będzie Chrystus uwielbiony. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, aby być z Chrystusem, bo to wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Pisze do pierwszych kościołów, bo do Filipian pierwszy bardzo cenił sobie ten kościół. On sam założył ten kościół, by tam głosił, bo to już jest po trzeciej podróży misyjnej, pisze Paweł te listy. Więc już założony jest pierwszy kościół właśnie Filipian. I on się tak z nimi żegna i przedstawia im i nam, co jest prawdziwym zyskiem, zobaczcie. Co jest prawdziwym zyskiem? Czy warto czasami o tego denara się pobić z kimś? I czasami słyszę, jak mówią, o, ci to mają piątkę dzieci, no to teraz 800 plus i każdy już mnoży. Mechaniczna rzecz, może nawet z automatu, ale gdzieś podszyta taką właśnie zazdrością. Liczenie nie swoich pieniędzy. Jest to jakaś wada nasza. Jest to jakaś nasza wada. Może dojść do przedziwnych sytuacji. Mam siostrę cioteczną, która jest dentystką. Nie w Warszawie, więc mogę użyć przykładu. I opowiadała mi w te wakacje, jak ją odwiedziłem, że po raz pierwszy miała taką sytuację, że przyszła jakaś pani, by zaleczyć ząb. No u dentysty po co się chodzi? Po zęby, prawda? Ale wychodząc, kiedy trzeba było zapłacić, powiedziała, po co ja mam pani dawać, i tak macie dużo pieniędzy. I wyszła bez spłacenia, nie? I pytam siostrę, mówię, Marta, no i nie zapytałaś nic? Ona mówi, Jacek, tak mnie wmurowało, że w ogóle stałam, zdrętwiałam. Nie, w życiu się nie spodziewałam, kilkanaście lat już jestem lekarzem, nie? Można. I tak sobie myślałem właśnie, czy to jest, oczywiście, że to jest bardzo naganne, bo wstrzymywanie komuś zapłaty za wykonaną pracę jest grzechem, pamiętajcie, według katechizmu wołającym o pomstę do nieba. Więc nie wolno nikomu zapłaty za wykonaną pracę wstrzymywać. To jest podstawa nauki społecznej Kościoła i ksiądz Jerzy, nasz błogosławiony, bardzo wiele kazań też na ten temat powiedział. I o to się bił, żeby robotnicy byli godnie nagradzani. Ale teraz, kiedy ja słyszę, że no, podnoszą płacę minimalną, słyszę, jak wszyscy wszystkim liczą pieniądze. Ten ma płacę minimalną, ten ma coś tam, ten kredyt 2%, a po co to, a po to. Nie liczmy, nie marnujmy tej energii na coś, co jest bez sensu, bo po pierwsze, nigdy precyzyjnie się nie dowiemy, kto ile tych pieniędzy ma. Nie zazdrośćmy tego. Pan Jezus w dzisiejszej właśnie przypowieści właśnie mówi, że to jest podszyte zazdrością, fałszywie pojętą sprawiedliwością.
bo wy dużo macie, to nie muszę wam dawać. Nie? Fałszywie pojęta sprawiedliwość. Umawia się z nami Pan Bóg na łaski, bo później pamiętajcie, że takie zazdroszczenie dóbr materialnych bardzo szybko szatan, który jest inteligentnym stworzeniem, przerzuci nam na zazdroszczenie łaski Bożej i oczernianie ludzi, którzy są w łasce Bożej. O ta to taka święta, dwa razy dziennie na mszy, po co? I są takie słowa. Nie zazdrośćmy takich rzeczy, które potem będą zazdrościły nam właśnie łaski Bożej. Ileż razy się czasem słyszy, że księdza, no teraz tak, on taki wierzący w pierwszej ławce, ale ja go znam sprzed 5 lat. Co kogo obchodzi przed 5 lat? Jeżeli ktoś się nawrócił, to tylko my się cieszyć z tego powinniśmy. Pan Bóg czeka. Każdy dzień nowy daje, żeby człowiek się do Niego zwrócił. My powinniśmy z tej zagubionej owcy, która wraca do stada, jak te inne owce, które na co dzień są, po pierwsze modlić się o nawrócenie ludzi, a po drugie właśnie cieszyć się, że wracają, a nie pytać, nie, kto jaki był, teraz on tak, w podeszłym wieku to tak, jak trwoga, to do Boga. To jest właśnie to, co dzisiaj, o czym mówi Ewangelia. Te szemranie do rządcy. Przyjść nawet, niektórzy potrafią do księdza przyjść. Wystrzegajmy się dzisiaj, brońmy się przed tym. O ile bardziej byłoby łatwiejsze życie, gdybyśmy innym nie zazdrościli jakiegokolwiek dobra, czy materialnego, czy duchowego. Gdybyśmy nie patrzyli, czy ktoś coś ma więcej od nas, czy mniej. To u Pana Boga się nie będzie liczyło tak naprawdę. Każdy indywidualnie podchodzi do sądu ostatecznego, do sądu pierwszego, który jest po śmierci święty, pierwszy sąd po śmierci bezpośrednio, prawda? Pan Bóg później dopiero bierze przy ostatecznym pod względem naszych złych uczynków społecznych pewne rzeczy. Naprawdę nie będzie porównywał nas do nikogo, ani z rodziny, ani z parafii, ani z sąsiedztwa. Pan Bóg się z nami umawia o zbawienie, a poprzez taki grzech, grzech zazdrości, jest mój profesor od teologii sakramentalnej, zawsze mówi, że jest to najbardziej grzech bez sensu. Bo jeszcze jak jest kradzież, mówił, to jeszcze ktoś coś ukradnie i coś od biedy ma, prawda? Ale z zazdrości grzechu co człowiek ma? Zgryzotę, zamyka się w sobie, denerwuje się na siebie, serce mu wysiada, chodzi cały czas, przepraszam za kolokwializm, nabuzowany, bo nie może znieść, nie? Że Pawlakowi konia z Ungry dali, pamiętacie film, i potem się Kargul cieszył, czy odwrotnie, już nie pamiętam, że mu uciekł ten koń. No właśnie, no to jest takie od dziesiątków lat polskie. To jest grzech, który tak naprawdę wpływa bardzo destrukcyjnie na postrzeganie drugiego człowieka, bo potem my nie jesteśmy zdolni ani do relacji międzyludzkich, ani do zaufania międzyludzkiego, ani do posługiwania tym innym ludziom, ani do pochylenia się nad ludźmi. Do pomocy drugiemu człowiekowi, do zauważenia w drugim człowieku Jezusa Chrystusa. A jak w drugim człowieku nie zobaczymy Jezusa Chrystusa, to w sobie Go nie dostrzeżemy i nie będziemy przygotowani na spotkanie Go twarzą w twarz, kiedy przyjdzie po nas na koniec naszych ziemskich dni. Amen.